Cześć, dziś zapraszam na naleśniki z mąki ryżowej, czyli taką zdrowszą alternatywę. Są naprawdę bardzo fajne, koniecznie spróbujcie. Zaczynamy od mąki ryżowej, pół szklanki. Można samemu zrobić, choć ja nie próbowałam. Można też kupić w sklepie ze zdrową żywnością, nie ma z tym problemu. Dodajemy dalej dwa jajka i tą masę rozcieramy. Zawsze w ten sposób robię naleśniki. To ułatwia uniknięcie grudek. Najpierw mieszam mąkę z jajkami, później dodaję odrobinę mleka. W sumie będziemy mleka zużywać jedną szklankę. I tutaj jak już rozetrę tę mąkę z jajkiem i z odrobiną mleka, no to właśnie uniknę grudek, bo tutaj już się zrobi taka gładka masa i potem już mogę dodać w sumie całe mleko. Jakby jeszcze było to dosyć gęste, no to bym dodawała bardziej stopniowo. Dodam jeszcze do całej masy łyżkę ksylitolu. Można dodać cukru i ekstrakt z wanilii, tutaj u mnie około jednej łyżeczki i mogę robić naleśniki. Na mocno rozgrzaną patelnię wylewam chochelkę, taką nie za dużą. To był pierwszy naleśnik, więc trochę trzeba było go dorobić. Ważne jest, żeby mieć dobrą, nieprzybierającą patelnię. Jeżeli wasza nie jest aż tak dobra, to lepiej posmarować tłuszczem. Ja od razu tu też zmniejszam ogień. Na duży ogień wstawiamy, ale zaraz zmniejszamy, żeby ten naleśnik się nie przypalił. Można też, jeżeli nie macie właśnie takiej nieprzybierającej patelni, nadziać na przykład ziemniaka na widelec i maczać w oleju czy w oliwie i przecierać tylko tak dno patelni. Kiedyś tak robiłam, ale z tą patelnią już nie muszę. No i tak myślę, że z 40 sekund z jednej strony, tutaj to jest wszystko w przyspieszonym tempie, jak już będzie gotowe, przewracamy na drugą stronę i jeszcze kilkanaście sekund czekamy, aż będzie gotowe. W sumie już jest gotowe, ale tak, żeby się ładnie przyrumieniło. Tak się prezentują gotowe naleśniki. Są kruchutkie, trochę dziurawe. To też ze względu na to, że ja po prostu lubię cienkie naleśniki. Jeżeli wylejemy więcej ciasta, no to będą trochę grubsze i wtedy tych dziurek nie będzie. U mnie są podane z kremem kasztanowym, mogą być z dżemem, z owocami, z kremem czekoladowym, z czym naprawdę lubicie. Do wszystkiego będą pasowały tak jak tradycyjne naleśniki. Będę składała w taką kopertę, można też zwinąć, może z serem można zrobić. Też ja bardzo lubię takie naleśniki, więc pewnie jeszcze spróbuję kiedyś. I wszystko będę polewała jeszcze za chwileczkę czekoladą. Życzę Wam smacznego. Zapraszam do subskrypcji kanału i wracajcie po więcej. Do zobaczenia.